No tak, czyli można powiedzieć zgodnie z przewidywaniami. Specjalne imprezy upamiętniające powstanie przez Polskę Niepodległości. Zapraszani są działacze polonijni, ale zapraszani są również politycy. I tutaj taka ciekawostka, że zawsze również imprezy odbywa się w Muzeum Polskim w Ameryce, a w przyszłości bywa właśnie na takiej imprezie Barack Obama. Był jeszcze właśnie senatorem z Illinois. Teraz na koniec taka ciekawostka, bo mówiłem Państwu, że dzisiaj obchodzony jest dzień weterana wojennego właśnie od Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj weterani w reporterka Radio Tok FM z Marszu Niepodległości na żywo. 14:49 jest na zegarach. Coś panowie chcieliby jeszcze dodać do tej relacji, którą właśnie usłyszeliśmy bezpośrednio? Tak, bo to jest kolejny przypadek, gdzie Polska jest unikalna. Bo mi taki dzień dzisiaj, no to mówimy się unikalności polskiej, prawda? Faktem jest, że w ostatnich latach ci, którzy pierwszy raz szli do wyborów, to tak powiedzmy sobie najmłodszych wyborców rzeczywiście się trochę, jakby to powiedzieć, radykalizowała po prawej stronie sceny politycznej. W dużej mierze czerpie siły właśnie z młodych ludzi. To absolutnie nie wyjaśnia zwycięstwo wyborcze PiS-u, bo to są inni wyborcze. To raczej idzie w kierunku właśnie Kukiza i tak dalej. Natomiast wiem, że z Niemczech i również, ale to są oczywiście bardzo fragmentaryczne dane, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tam ta skłonność do popierania takich ów jest najmniejsza właśnie w młodym pokoleniu. W Niemczech też można to obserwować. Ludzie, którzy chodzą na demonstracje antyimigranckie, Pegidę na przykład, albo którzy głosują na AfD, to zazwyczaj w ogóle nie są młodzi ludzie. To są raczej, oni są raczej podobne do typowego wyborcy PiS-u, który jest z małego miasteczka ze wsi, 50+, zupełnie w moim wieku, tak. I ma stosunkowo niskie wykształcenie. Więc to jest mniej więcej to, co też ta największa grupa poparcia dla AfD w Niemczech. Przypuszczam, że w Austrii jest podobne, chociaż tych liczb tak dokładnie nie znam, i w Stanach Zjednoczonych głosujący na Trumpa. Więc tutaj też Polska jest trochę inna. Znaczy, dla mnie charakterystyczne jest to, że tych transparentów nie musi być wcale dużo. Ten przekaz, kto jest szczególnie przekaz na temat tego, kto jest wrogiem, jest wiadomo, jest czytelne, jest jasne. Tak, to jest jak w tym sowieckim dowcipie o człowieku, który na placu czerwonym rozdawał puste kartki, kiedy oficerowie KGB zapytali go, co ty tam rozdajesz, no ulotki, a czemu pusto, no po co pisać, przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. To, natomiast to jest istotne, bo profesor Jan Werner-Müller jakiś czas temu mówił mi o populizmie, o tym, co go definiuje z faszyzmem prawicowym, a właściwie w ogóle co definiuje populizm, to jest roszczenie do wyłącznej reprezentacji wspólnoty, wyłącznej, to znaczy, że wszyscy ci, którzy nie są z nami, a nie tylko są naszymi przeciwnikami politycznymi, oni po prostu nie są częścią narodu, tak? I w tym sensie ten przekaz, tak jak mówię, kto jest wrogiem, on ma o tyle też znaczenie, że to nie są przeciwnicy, z którymi spieramy się o wizję polskości, tylko ci wszyscy pozostali w ogóle nie są Polakami. Stan zdentyfikowany jako medium polskojęzyczne, a nie polskie. Tak, to wcześniej, bo tego typu język wcześniej był zarezerwowany głównie na marginalnych, takich skrajnie prawicowych, co w gazecie wyborczej się mówi oczywiście jako gazecie polskojęzyczne, a teraz ten język w zasadzie wszedł do mainstreamu jeszcze. Musi on jest do tego wątku tej takiej fantazji o samowystarczalności, bo jest bardzo charakterystyczne, że na przykład w ostatnich latach szczególnie bardzo silnie wybrzmiewa w Polsce język antyukraiński, co jest istotne. Otóż przez wiele lat, także na prawicy takiej, powiedziałbym, dość twardo stojącej na gruncie obrony polskich interesów narodowych, ten język był marginalizowany ze względu na dość trzeźwe rozpoznanie geopolityczne. I teraz już tego nie ma. To znaczy, krótko mówiąc, można być zwolennikiem wielkiej, silnej Polski, nie być radykalnie antyukraińskim i traktować Ukrainę jako naszego wroga, niezależnie od tych wszystkich kontekstów geopolitycznych, których jesteśmy świadomi. I w tym sensie rzeczywiście należy mówić o fantazji, o podmiotowości, czy o fantazji, o siłę polskiej
tle politycznej w świecie dookoła. To jest ten umok tej popkulturalizacji debaty o historii. Jak to się toczy na uczelniach i wśród intelektualistów i tych ludzi, którzy piszą, czytają książki, to musi być spójne, tak? To nie może się tak kłócić, że jesteśmy za Wielką Polską, chcemy mieć wpływ za granicą, ale nienawidzimy wszystkich Sowietów. Ale na poziomie tej popkulturalnej debaty o historii, to nie musi być spójne. To wystarczy, że to jest, że tak powiem, emocjonalnie satysfakcjonujące. I to ma oczywiście, jeśli chodzi o możliwości formułowania polityki na tej podstawie, to jest koszmar. Na tej podstawie nie da się tego zrobić. I jak widzimy, obecny rząd tego faktycznie nie robi. Natomiast jest też zaleta tego, mianowicie to bardzo przemawia, prawda? To przyciąga znacznie więcej ludzi, niż gdyby to musiało być spójne. Nigdy nie tylko chciałem na szybko powiedzieć, że ja patrzę z nadzieją na to, co się dzieje, mimo wszystko. Po pierwsze, jak patrzysz na ten marsz, nie pod wędrę. Znaczy, po raz pierwszy chyba tak naprawdę masowo Polacy gdzieś tam weszli i mimo tego chyba na śnieg, to sobie w jakiś sposób się podmiatawiają politycznie z różnych stron, myśląc o tym, a z drugiej strony jednak te marsze w tym roku i zeszłym też są coraz spokojniejsze w naszej niepodległości. Są coraz mniej tam dochodzi do takich agresywnych zachowań i to jest subiektywnie dobre. Jeśli mogę tak powiedzieć, bo ja się staram nie rozstrzygnąć takich dylematów historycznych, którzy żyją w tym społeczeństwie. Ja się patrzę trochę w tej sprawie, widzę jako obserwator. I na przykład nie chcę odpowiadać na pytanie, również ze strony studentów, to muszą sami na to odpowiadać, czy Armia Krajowa miała rację, że wywołała powstanie warszawskie, czy nie. Ja nie mam zdania na ten temat. Ja znam argumenty za i przeciw, ja mogę opowiadać, co było, ale ja nie chcę tego rozstrzygnąć. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się podoba, to znaczy w tej całej dyskusji w Polsce, że ciągle jednak ta historia żyje. Znaczy ona nie jest odłożona gdzieś tam do jakiejś szuflady, rytualizowana wyłącznie, tylko że jest cały czas spór o to. To jest bardzo ostry, czasami antagonistyczny spór, który czasami ociera się wręcz o przemoc, ale mam nadzieję, że tam właśnie, też mam taką nadzieję, nie sięga. Ale jako historyk, no to ja się cieszę, że historia, przeszłość jest ciągle przedmiotem sporu, jest polityzowana, można o tym politycznie dyskutować. Nie jest to coś, co na przykład znam z Holandii, gdzie się w ogóle nie dyskutuje o historii. Tam historia jest kompletnie nieobecna, tam się dyskutuje. Ja się w Holandii właściwie przekształciłem z historyka naukowca z nauk społecznych, tak? Bo to tam się dyskutuje o socjologii, tam się dyskutuje o politologii, o psychologii i tak dalej. Tam jest bardzo dużo rzeczy są psychologizowane, które w Polsce są dyskutowane wyłącznie w odniesieniu do historii. Więc jako historyk to trochę cieszę, że ta historia wciąż żyje, chociaż to życie nie zawsze jest piękne. Że chyba można faktycznie przyznać, że historia, którą należy pozostawić historykom, to jest taka hasło czy fraza, które umarło niewolnie w Polsce. To ja może historię uważam jako branżę historyków. Jest w ale to w latach 90. było bardzo popularne, teraz już być przestało, no i rzeczywiście chyba dobrze, że lewica i także środowiska liberalne nawet zaczęły to rozumieć, bo chyba środowiska liberalne były ostatnimi, które oburzały się na przykład na hasło polityka historyczna, tak, jako za coś po prostu z gruntu złego. Faktycznie mamy ten etap za sobą, no ale tak jak mówię, wciąż lewica i centrum wychodzą w tej kwestii z defensy. Dziękuję bardzo. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna, profesor Paweł Zbachman, Uniwersytet SWPS, Paweł Cywiński, portal Postturysta i Uchodźcy. Dziękuję. 14.58, za chwilę informacje. Święto niepodległości. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Statystyki są bezlitosne. Mikołaj w ciągu jednej nocy może przywieźć ponad 192 tony 650 kg prezentów w Polsce. Nie tylko pomagają konsultanty Avon. Teraz w Avon przedświąteczna wyprzedaż. Prezenty nawet 70% w na prezenty w opryłku Avon lub Avon. Z dostawą plus dodatkowe.
technologia tak ma. Czy rosyjski wywiad rozgrywa władzę w Polsce? Od 12 do 14 listopada telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, Twitter, powieści szpiegowską białego agenta. Poleca wydawnictwo Czarna Owca. Nie czekaj, zamów taksówkę przez aplikację MyTaxi. Zainstaluj ją na swoim smartfonie. Dodaj kartę płatniczą, a do końca listopada za każdy kurs w Warszawie, Krakowie i Trójmieście zapłacisz 50% ceny. Już teraz przesiądź się na MyTaxi i płać połowę. Szczegóły MyTaxi.com. Kośnik 50. Rabat 50%. Tylko w MyTaxi. Media Expert. Czyszczenie ekspozycji. Od 12 do 14 listopada. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Super niskich cenach. Polska kuchnia jest taka jak my. Czasem ma ochotę na domową kiełbasę, a czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Polska kuchnia zmienia się z każdym pokoleniem. A dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była polska kuchnia naszych czasów. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Kuchnia Polska Karola Okrasy i jego wyjątkowych gości. Z ilustracjami Andrzeja Pąkowskiego. Regulamin akcji w sklepach i na www.lidl.pl. Reklama. Polskie Radio 24. Informacje z w Warszawie przed godziną Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 11 listopada jest 15. Powiemy też o oficjalnych obchodach Święta Niepodległości udzielonym prezydenta. Informacje Tok FM. Adam Oska. A na koniec przeniesiemy się do Mosulu. Liczne pogody i manifestacje w rocznicę odzyskania niepodległości śledzą i reporterzy Tok FM. Połączymy się z nimi już za chwilę. Nie żyje Leonard Cohen, poeta i piosenkarz, miał 82 lata. Justyna Kowalczyk w dobrej formie przed inauguracją. Ruszył Marsz Niepodległości. Organizatorzy zapowiadali, że weźmie w nim udział 50 i na początek zgodnie z zapowiedzią prac zamkowych w Warszawie, gdzie powinna rozpoczynać się demonstracja antyfaszystowska organizowana w reakcji na Marsz Niepodległości Narodowców. Reporter Tok FM Michał Janczura będzie śledził to zgromadzenie. Witaj Michale, powiedz, na ile to zgromadzenie jest w tej chwili liczne? W tym momencie pod kolumną Żygmunta zebrało się może 1000 osób, może troszeczkę więcej, ale cały czas widzę kolejne osoby, które pojawiają się tutaj na placu zamkowym, te, które pewnie za kilka, może kilkanaście minut ruszą w tym pochodzie. Główne założenie tego marszu Antify, czy jak to woli koalicji antyfaszystowskich, organizacji antyfaszystowskich, jest takie, żeby w żadnym momencie i pod żadnym pozorem nie spotkać się z Marszem Niepodległości, który, jak wiemy, już kilkadziesiąt minut temu ruszył ulicami Warszawy. Trasa jest bardzo prosta, przejdziemy krakowskim przedmieściem, potem na placę Bitego, a uczestnicy potem pojawią się także na Nowym Świecie, by zakończyć swój marsz na placu Powstańców Warszawy. To wszystko powinno potrwać godzinę, może półtorej godziny. Na razie rzeczywiście bardzo spokojnie, może słyszą Państwo w tle tłuczące się bębny. To na razie jedyne, co tworzy tutaj jakąś atmosferę takiego marszu, czy jakiegokolwiek świętowania. Nie ma żadnych incydentów, przynajmniej nic tutaj nie widziałem. Za tą atmosferę grozy tworzą policjanci, powiedzmy sobie to szczerze, którzy tutaj oczywiście mają za zadanie ochraniać uczestników tego marszu, no i nie dopuścić, by doszło tutaj do jakichś starć. Są ich naprawdę setki, mnóstwo radiowozów porozsiewanych po wszystkich mniejszych uliczkach dookoła placu zamkowego, mnóstwo także transparentów, flag, które oczywiście w jakiś sposób każda z nich odwołuje się do tytułu tego marszu, czy do ich przesłania, a więc do tego, by sprzeciwić się faszyzmowi. Na razie jeszcze marsz nie ruszył, ale to powinno wszystko rozpocząć się za kilka minut. Reporter Tok FM Michał Janczura, dziękuję bardzo. Z nami już Tomasz Węzgę. To znaczy, że sprawdzamy, jak przebiega Marsz Niepodległości. Tomku, do ciebie mam pytanie. Gdzie w tej chwili jest czoło marszu? Poszedł on bardzo szybko, jak na tego typu zgromadzenie. Słychać różne hasła i różne przyśpiewki. Były również takie, które miały charakter ewidentny.
ewidentnie antyimigrancki. Pozwolę sobie zacytować, była taka przyśpiewka, płaczą Niemcy, płacze Francja, tak się kończy tolerancja. Ale jak mówiłem, marsz przebiega bardzo spokojnie, jak dotąd bez żadnych incydentów. Policji nie widać gołym okiem, no i nic dziwnego, jest po prostu pochowana w bocznych ulicach, także demonstrujący i maszerujący po prostu nie widzą, no chyba, że gdzieś tam, prawda, używają jakieś być może lornetki, czy aparatu z dużym zoomem, wtedy być może policjantów kilkadziesiąt metrów dalej wypatrzą. Reporter to Kapitan Tomasz Węska, śledzi Marsz Niepodległości. Tymczasem Marsz Komitetu Obrony Demokracji dotarł już do celu, czyli na pole Mokotowskie. Jak donosi reporter to Kapitan Dobrzyniec Zakrzewski, manifestacja przebiega spokojnie, uczestniczy w niej od 10 do kilkunastu tysięcy osób. Od zapytanego sędziego pana do tego przyszliśmy. A pan skąd? Super! Powiem panu, jestem pierwszy raz. I najwyższy czas, żeby skończyć to scenę adoracji. Wszystkich siebie do roboty, a nie obija boki. Montuję naród. Dlatego, że jest Dzień Niepodległości. Dlatego, że jesteśmy za demokracją, za wolną Polską, za Polską w silnej Unii Europejskiej w bardzo trudnych czasach. Jesteśmy za poszanowaniem każdego, podkreślam, człowieka. Dlaczego pan aż z Kaszu przyjął do Warszawy na ten marsz? Zawsze przyjeżdżam. Przyjeżdżam na każdą demonstrację do Warszawy. Jeżeli nie mam, daj. A dlaczego? Żeby po prostu pochodzić z ludźmi, którym rzeczywiście to, co się w tej chwili dzieje, to jest tragedia. Prezydent apeluje tymczasem o porzucenie politycznych sporów i wspólne uczczenie zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Andrzej Duda chce zgłosić specjalny projekt ustawy z okazji setnej rocznicy niepodległości, który przewiduje powołanie Komitetu Obchodów, w skład którego weszliby przedstawiciele władz klubów parlamentarnych oraz ugrupowań, które nie mają swojej reprezentacji w Sejmie czy Senacie. Chciałbym, aby ta reprezentacja polskiej sceny politycznej była możliwie jak najszersza. Że dzięki temu może już za rok, ale przede wszystkim w 2018 nie tylko byli na jednych uroczystościach, ale abyśmy mogli wszyscy razem pójść także i w jednym marsz ku czci niepodległej, suwerennej i wolnej Polski. Prezydenckie zaproszenie dla partii pozaparlamentarnych dotyczy tych ugrupowań, które w ostatnich wyborach zdobyły co najmniej 3% głosów, a więc na przykład partii Razem. Jeden z jej liderów, Adrian Zandberg, mówił jednak w TOK FM, że do takiej demonstracji jedności podchodzi sceptycznie. Jest tylko jeden typ ustroju, który przez miasto przechodzi. Jedna demonstracja, wszyscy muszą iść równym marszem w równy krok. To są ustroje totalitarne. Działacze partii Razem dziś w święto niepodległości 98. rocznicy odzyskania niepodległości maszerują razem z innymi ugrupowaniami lewicowymi. Słuchasz informacji TOK FM. Zmieniamy temat. I to jest smutna informacja, nie żyje Leonard Cohen. Legendarny poeta, autor tekstów, piosenek i artysta zmarł w Los Angeles, miał 82 lata. Oficjalne kondolencje napływają z całego świata. Wysłał m.in. premier Kanady Justin Trudeau. Leonard Cohen urodził się bowiem w Montrealu w żydowskiej rodzinie w 1934 roku. Jego ojciec pochodził z Polski, a matka z Litwy. Zanim zaczął zawodowo śpiewać, chciał być pisarzem. Jego pierwszy zbiór wierszy ukazał się w 1956 roku. Płyta dopiero 10 lat później, Songs of Leonard Cohen, okazały się jednak ogromnym sukcesem. Ostatni jego album ukazał się zaledwie 3 tygodnie temu. Nosi tytuł You Want It Darker. Patrycja Wanat, TOK FM. Justyna Kowalczyk od zwycięstwa w sprincie techniką klasyczną w zawodach Pucharu FIS w fińskim Młoniu rozpoczęła nowy sezon w biegach narciarskich. Polka wyprzedziła Norweszkę Anne Svendsen. Trzecia była Białorusinka Julia Tychonowa. Zmagania o Puchar Świata rozpoczną się 26 listopada kwalifikacjami do sprintu klasykiem w fińskiej miejscowości Ruka. To było Kusamo. A to nie koniec emocji sportowych na dziś. Wieczorem o 20:45 mecz Polska-Rumunia. A dokładnie Rumunia-Polska odbywa się w Bukareszcie w ramach eliminacji do piłkarskiego mundialu w Rosji. Kolejne informacje TOK FM natomiast o 15:20. Sprawdźcie, jaka pogoda będzie dzisiaj okazją do radości. Sponsorem prognozy pogody jest fabryka samochodów Volkswagen na benzynę na 4 koła X-Drive. Dziś dużo chmur, ale i większe przejaśnienia. Lokalnie słabe opady deszczu ze śniegiem i zwłaszcza w górach śniegu na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 6 na Podkarpaciu i nad morzem. Radości z każdej pogody życzył sponsor prognozy pogody. Producent samochodów BMW z napędem na 4 koła X-Drive. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Na razie wszystkie manifestacje przebiegają bardzo spokojnie, więc mamy nadzieję, że do końca dnia będziemy tylko o takich informacjach. Będziemy tylko takie informacje Państwu przekazywać. Po godzinie
16 o ważnych postaciach, oczywiście najważniejsze wydarzenia z ostatnich minut, godzin i dni, czyli dzisiejsze Święto Niepodległości. Święto Niepodległości. Piątek, 11 listopada w Radiu Tok FM, przy mikrofonie Tomasz Stawiszyński. Dzień dobry, do godziny 18:00 będziemy razem na antenie, no i oczywiście będziemy rozmawiali i o polskości, i o narodowości, i o różnych nacjonalizmach i kosmopolityzmach i wszystkich innych sprawach, które się jakoś opinię publiczną angażują, ale no cóż, niepodległość niepodległością, marsze marszami. Ale dla mnie najważniejszą wiadomością tego dnia jest wiadomość przykra i smutna o śmierci Leonarda Cohena, którego uważam za jednego z największych artystów współczesnych w ogóle. W wieku 82 lat Leonard Cohen zmarł. W studiu z nami poseł Adam Andruszkiewicz, poseł klubu Kukiz15, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, były poseł Ruchu Narodowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Lubi pan Leonarda Cohena? Niespecjalnie, nie słuchałem nigdy pana Leonarda, tak oczywiście wiem, że miał wielki wkład oczywiście w muzykę światową, natomiast nie jestem jego żadnym fanem i w muzykę, i w literaturę, i to posłuchajmy może jedna z najpiękniejszych piosenek Leonarda Cohena, Here It Is. I ten trzeci kościół, świątynia opatrzności Bożej w Warszawie stawiono, dlatego spełniło się też polskie przysłowie, bo trzech razy sztuka. Jednocześnie jest to też czas dziękczynienia, czas radości za konstytucję, za odzyskanie niepodległości, tym bardziej, że jesteśmy przededniu, możemy tak powiedzieć, setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ksiądz kardynał Kazimierz Tysz powiedział: wchodzimy do świątyni i kontynuujemy budowę. Dlatego dzisiaj to właśnie zdanie się zakazano dobrze daje tą rzeczywistość. Dlatego, że pierwsza prześwięta i dalej kontynuujemy budowę świątyni Bożej Opatrzności, żeby wypełnić to, do czego zobowiązali się nasi przodkowie. Słowem, które najczęściej pojawiało się w czasie tej dzisiejszej mszy świętej homilii, było słowo dziękuję. Trudno, żeby tego słowa dziękuję tutaj w świątyni, w Centrum Opatrzności Bożej zabrakło.